tego już konkursu igłą malowane. Cieszę się bardzo, że możemy się spotkać tutaj na żywo. Dzisiaj jesteście, ja się bardzo cieszę, że jesteście, że jesteśmy bez maseczek, chociaż wirus nadal gdzieś tam jeszcze grasuje. Niebezpiecznie jest za granicą naszą, ale my jesteśmy tutaj. I taka refleksja. Spotykajmy się, rozmawiajmy, łapmy te chwile. Łapmy słońce, łapmy chwilę. Cieszymy się, że są nowe osoby, że są młode osoby. Do tych starszych przekazujcie tą swoją wiedzę, tą praktykę młodszym. Ja wiem, że ci najmłodsi może nie bardzo chcą, ale zachęcajcie, żeby to nie zginęło, żeby to dalej przekazywać, żebyśmy mogli organizować kolejne konkursy. No ale niestety, to jest konkurs, trzeba określić, które miejsce pierwsze, więc ja im nie zazdroszczę w sensie komisji, bo oglądają na wszystkie strony, szukają, gdzie brakuje krzyżyka, gdzie jest w inną stronę, bo naprawdę typują kilka prac, załóżmy 5-6 i dopiero z tych prac kolejne. Dlatego są te równorzędne, bo musi być zgoda, więc wtedy więcej kasy, ale więcej osób jest docenionych. To samo jest z koronkami i z haftem płaskim. XIV konkurs koronkarski Igło Umalowane, który odbywa się w naszej gminie, w gminie Biała Podlaska, w miejscowości Sitni, w pracowni koronkarskiej. Konkurs ogólnopolski, zasięg, który obejmuje 9 województw. Mamy uczestników z 9 województw. Liczne prace w różnych kategoriach. Drodzy Państwo, to wymaga mnóstwo pracy, zaangażowania i przede wszystkim cierpliwości, żeby coś takiego wykonać. Nagrodzone osoby zostały w 4 kategoriach. I nagrodę specjalną wójta gminy Biała Podlaska otrzymała pani Maria Charwacka z miejscowości Chród za całokształt swojej działalności i za wykonanie pięknej pracy w tym roku. No właśnie, prace wykonane w 4 kategoriach wśród uczestników, młodzież, a także osoby starsze i te osoby, które biorą od początku udział w konkursie. Do konkursu przystępuje co roku bardzo dużo osób, z roku na rok coraz więcej, w różnych kategoriach, od dzieci po osoby, które mają już ponad 80 lat i dalej tworzą tę lokalną tradycję, uczestniczą w tym i przekazują z pokolenia na pokolenie, przekazują swoim dzieciom, wnukom, prawnukom, żeby te tradycje nie zaginęły. I tutaj ta pracownia koronkarska w miejscowości Sitni kultywuje te tradycje. Podczas 14 konkursu koronkarskiego otrzymała pani nagrodę specjalną. Praca to? To jest Matka Boska Częstochowska. To jest wykonane w hafcie krzyżykowym i plus koraliki. Zajęło mnie to sporo czasu, bo już ja 2 czy 3 lata temu zaczęłam gromadzić to wszystko, bo nie sposób, bo to wszystko się, no cena, wszystko i czas. I w każdym bądź razie, że ja tak w lecie zaczęłam to szyć. No jak byłam w październiku na oddziale rehabilitacji w Międzyrzecu, to siedziałam cały czas, to mi mówili, że ja mam hopla na tym punkcie. No ale jakoś udało mi się gdzieś około stycznia to dokończyć, no i tutaj dałam. No nie wiem, syn mówi, żeby ja to do kościoła zaniosła, ale ja mówię, że nie, to zostanie w rodzinie.
A komu to będzie, to zobaczymy. To nie pierwsza pani praca na konkurs, prawda? Ja od pierwszego no, odcinka, można powiedzieć, tutaj daję. No już mam sporo tych dyplomów. Przez te 14 lat coś się zmieniło w pani pracy? Jakieś doświadczenie, właśnie podglądanie innych prac podczas tego konkursu? Oczywiście, zawsze tutaj podziwiam, bo mam w swoich zbiorach taki fragment bitwy pod Grunwaldem. To kiedyś, jak ja mówiłam, że ja wyszyję to jedna sobie tu w głowę się postukała, co ona mówi, no ale mam. Mam ostatnią wieczerzę, mam miłosierdzia Bożego, Matko Bosko Lycheńską, no taki ze świętych obrazów. Dużo pierwszych komunijnych wyszywam. Z tego, co pani nam opowiada, to widać, że interesuje się pani i wykonuje pani prace bardzo czasochłonne i takie, które wymagają ogromnego doświadczenia i takiej cierpliwości. Z ogromnej ilości części się te prace składają. Wie pan co, bo są takie gotowce obrazy, a mnie to denerwuje, bo ja wtedy nie wiem, gdzie kryć. Dla mnie ja tylko wzór graficzny, tam mi dzieci kupują gazety i tam z wzoru graficznego i tak wyszywam. I po prostu ja przy tym odpoczywam. Kto panią nauczył haftu krzyżykowego? Ja to tak pierwszy raz to u swojej synowej zobaczyłam jej obraz. Zresztą jej obraz w zeszłym roku pierwsze miejsce tutaj zajął. I ja myślę, no ja też to spróbuję. No najpierw to pierwszy obraz to tak jakoś mnie nie wychodziło. Ale teraz to ja tak, prawdę mówiąc, czasem jak ja dziennie po tych krzyżyków trochę nie postawię, to mnie brakuje czegoś. 14 już raz się spotykamy dzisiaj w Świdniku. Wielkie święto i wielkie wynagrodzenie tych wspaniałych prac. Chciałem tu zaznaczyć, że nie ma dzisiaj przegranych. Te miejsca oczywiście są ważne, pierwsze, drugie, trzecie, ale każda praca jest naprawdę przepiękna i sam udział w tym konkursie to już jest wielkie wyróżnienie. Chciałem w imieniu starosty bielskiego Mariusza Filipiuka pogratulować tych wspaniałych prac i życzyć dalszych sukcesów, żebyśmy się za rok spotkali w większym gronie z tak pięknymi pracami. Drodzy Państwo, ja ze swojej strony, jak również w imieniu wójta, gdyż przyszło mi wręczać specjalną gminę, chciałbym serdecznie wszystkim Państwu podziękować za udział w tym konkursie już 14 o zasięgu ogólnopolskim. Liczę, że kolejne konkursy również zgromadzą liczne prace i licznych uczestników i będzie nas co roku coraz więcej. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, dzisiaj w Świdniku pokazane zostało to, co najpiękniejsze. Piękne prace konkursowe wykonane przez pięknych ludzi. Bo przecież zdolnych, utalentowanych, wrażliwych na piękno, cierpliwych, te prace zostały, gdzie też jestem pod głębokim wrażeniem, pięknie wyeksponowane, musicie przyznać, tak, aby nie ująć nic z ich uroku, a wręcz podkreślić ich piękno, szlachetność. Pewnie ten konkurs nie byłby możliwy, gdyby nie wrażliwość na potrzebę rozwoju kultury i kultywowania dziedzictwa narodowego, dziedzictwa ludowego przez władze gminy Białopodlaska, tak? W osobach pana wójta Wiesława pana Siłka, w osobie pana skarbnika, bo przecież on o finansach decyduje i myślę, że na miarę możliwości te inicjatywy, piękne inicjatywy podejmowane przez Gminny Ośrodek Kultury mogą być finansowane. Nie obce na pewno też i władzom powiatu, przed którymi chylę czoła, czyli przed obecnym tutaj radnym Czesławem Wikarczem, ale również przed panem starostą, bo też dostrzegają taką potrzebę i wiedząc, że te pieniądze, które przekazują na organizację tego konkursu, nie są zmarnowane. Dziękujemy bardzo serdecznie.